Pani marszałek, ja bardzo rzadko korzystam z takiej możliwości, ale chciałem wyjaśnić, ponieważ pan poseł Winnicki wprowadza państwa, Wysoką Izbę w błąd. Uczestniczyłem w delegacji razem z panem ministrem Rzymkowskim, w delegacji w Wilnie byliśmy wspólnie w ubiegłym tygodniu i no, tam zostały podjęte bardzo ważne ustalenia. Po pierwsze została podpisana przez panią minister edukacji Litwy decyzja o tym, że matura jest wprowadzana jako język, matura obowiązkowa z języka polskiego zostanie wprowadzona. Został też roboczo uzgodniony harmonogram ze stroną litewską, natomiast nie będziemy ogłaszać tego roboczo uzgodnionego harmonogramu, zanim nie przekonsultujemy go ze środowiskami polskimi na Litwie. I takie konsultacje w tej chwili dobiegają końca, panie pośle. One były prowadzone w ubiegłym tygodniu. Pragnę pana zapewnić, że środowiska polskie w zdecydowanej większości, włącznie z Związkiem Polaków na Litwie, opowiedziały się za takim przyjęciem takiego harmonogramu, są z niego usatysfakcjonowane i najbliższe tygodnie przyniosą dobre wiadomości w tej sprawie. To sukces polskiej dyplomacji, sukces Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo.